Znajdujemy się na terenie Gimnazjum nr 1 imienia generała Antoniego Hedyszarego. W dniu dzisiejszym obchodzimy czwarty dzień pamięci generała Antoniego Hedyszarego. Za chwilę pojawią się patrole, które będą brały udział w zabawie w grze terenowej pod kryptonimem Kasa 1943. Jesteśmy w gimnazjum nr 1 imienia generała Szarego Hedy na starcie gry miejskiej, gry terenowej opartej o technologię INO. I w tym momencie dowódcy patroli, a patrole to reprezentanci gimnazjów i niektórych szkół podstawowych, kilkuosobowe patrole szkolne, które się w tym momencie stają oddziałami partyzanckimi, przerysowują z mapy na swoje mapki pododdziału miejsca, do których dotrą. W tych miejscach znajdą zaszyfrowane informacje i zadania do wykonania i będą starali się dotrzeć do mety w ciągu najbliższych 2-2,5 godziny, odwiedzając po drodze miejsca związane z działalnością partyzancką generała Hedy oraz miejsca poświęcone historią krwią Starachowicza. Na razie te szczegóły są otoczone tajemnicą. W Olimpii na mecie będziemy rozmawiali o tym, co nowego w historii swojego miasta uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych Starowicy poznali. Patrol o nazwie Szóstka. Czas startu, godzina 9:15, placówka Szkoła Podstawa nr 6. Życzę powodzenia, do zobaczenia na mecie. Brawo. Powodzenia, ktoś. Dowódca patrolu szóstego zgłasza, że cały patrol znajduje się na mecie i przeszedł wszystkie punkty kontrolne. Dziękuję bardzo, gratuluję dotarcia do mety. Zapraszam na gorącą zupę. Proszę bardzo. Podopieczne pana wzora Kagadowskiego doprowadziły swojego opiekuna żywego do mety widzę zadowolonego. Komunikat taki specjalny dla patroli, który dotarł teraz. Za chwilę się spotkamy z wami na mecie. Brawa dla zwycięzców! Brawa wszystkich! Bardzo cieszę, że dziś pomimo tej trudnej, zimowej, ale jakże pięknej pogody patrole wzięły udział z poszczególnych szkół w naszej wspaniałej grze terenowej, która organizowana już jest tradycyjnie po raz czwarty z okazji rocznicy i obchodów pamięci Dnia Generała Hedy Szarego. Gratuluję oczywiście wszystkim, którzy ukończyli bieg. Dziękuję wam, że z tak wielkim hartem ducha uczestniczyliście wraz ze swoimi opiekunami w grze terenowej. Mam nadzieję, że czujecie zadowolenie i satysfakcję, ponieważ my jesteśmy z was bardzo dumni. Jeszcze raz wszystkim gratuluję. Bo zbiega się 70. rocznicą powstania, utworzenia Armii Krajowej. Obchody 4. Dnia Szarego przeżywamy wszyscy, bo tymi uroczystościami oddajemy hołd generałowi oraz jego żołnierzom i wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom wyklętym, którzy dopiero w czasach wolnej Polski doczekali się szacunku i właściwego uznania za to,
że walczyli o polską i niepodległą Polskę. Dzisiejsza uroczystość będzie uświetniona występem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów gimnazjum nr 1, któremu patronuje właśnie generał Antoni Hedarza-Szary oraz przy współudziale naszego wspaniałego chóru pod kierownictwem pani Bożeny Magdaleny Gruzek, który już tu stoi obecny i czeka niecierpliwie. W drugiej części naszego spotkania mamy ogromną niespodziankę. Myślę, że będzie przyjęta przez wszystkich tu obecnych ciepło. Jest bowiem to wielka atrakcja. Oczekujemy na występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polska Polskiego. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich przybyłych, którzy choć mimo tego okrutnego mrozu, który dziś przeżywa swoje apogeum, dotarli na to wspólne spotkanie. Thank you.
przysięgi żołnierzy szeregu, którzy 50 lat temu na polanie w lesie składali przysięgę. Przysięgę, która dla nas jest następnego pokolenia przesłaniem. Czy pamiętamy o testamencie komendanta szeregu i jego żołnierzy, że ważne w życiu są nie tylko dobra materialne, ale również zasady. Proszę wszystkich o powstanie. Pani Ambasadorze, do przysięgi. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miał. Tak mi dopomóż Bóg. O, przysięgnę. Przekonana, że jestem wyrazicielem naszych odczuć, wszystkich tu obecnych. Pozwalam sobie zatem z całego serca gorąco podziękować wspaniałej orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Polskiego za piękną ucztę duchową, wspaniały koncert. Proszę przyjąć wyrazy uznania i sądzę, że to rzeczywiście było jedno z pierwszych spotkań w naszym mieście. Myślę, że słuchać Państwa na żywo to nie tylko uczta duchowa, ale to niezapomniane przeżycie. Dziękuję gorąco raz jeszcze. Natomiast na ręce wspaniałej solistki podziękowaniu dla całej orkiestry symboliczne kwiaty. Bez PiSu to się nie obejdzie, ale prosimy najpierw panią Teresę, córkę generała Hedy Szarego, o parę słów. Szczęść Boże wszystkim zebranym. Jestem wzruszona dzisiejszą uroczystością.
Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za udostępnienie kościoła na nasze spotkanie dzisiejsze. Szczęść Boże księdzu i Bóg zapłać za umożliwienie spotkania. Proszę Państwa, to chciałam tylko kilka słów. 14 lutego, 4 lata temu, odszedł do Pana mój ojciec, świętej pamięci Adama Tegaszara. Wiem, że tu jest zgromadzona młodzież z gimnazjum jego imienia, czyli jest patronem gimnazjum. Dziękuję bardzo za pamięć, która polega między innymi, że raz w roku przyjeżdżacie, reprezentacja gimnazjum przyjeżdża do Podkowy Leśnej, aby złożyć kwiaty przy drodze ojca. Także wielkie pozdrowienia. Ponieważ 14 lutego w tym roku przypada, jak będziecie mieć już ferię, bo dzisiaj zaczyna chodzić, o tym, że zaczynacie ferię, życzę Wam wszystkiego najlepszego, gronu pedagogicznego, bo cieszę się, że odpoczęło nas takie życzenia z ręką wpływające z tymi serca. Natomiast 14 lutego rzeczywiście zmarł ojciec. Dla nas będą walentynki. Okres ferii będziecie się bawić. Jednocześnie chciałabym, żebyście zapamiętali, zresztą cały czas przypominam, że 14 lutego to jest także powołanie Armii Krajowej, powstała Armia Krajowa. W tym roku minie 14 lutego 70 lat od powstania Armii Krajowej. Tak się dziwnie złożyło, że ojciec w tym dniu zmarł. Wtedy miałam 66. Także tak się wszystko jakoś zaplata, to życie toczy się zadania jakieś o ojcu, który był tak wierny. Przysiędze, która dzisiaj była tutaj poczytana, która była przypomniana, to jest przysięga Armii Krajowej, którą tutaj młodzież przypomniała. Także wielkie zabawa, wspomnienie, bo ja zastanawiałam się, czy nie powinnam odczytać tej przysięgi. Także to są wspomnienia. Ojca znacie, macie stale pamięci, także tutaj nie muszę wspominać ojca. Natomiast chciałabym o jednej rzeczy dzisiaj powiedzieć. Ponieważ mamy dzisiaj 10 lutego. 10 lutego kojarzy się dla mnie przede wszystkim z rozpoczęciem wywózki cywilnej ludności z Kresu. Rodzin żołnierskich, rodzin leśników. Wyobraźcie sobie, że jest 40 stopni mrozu. W nocy puchają do Was, zabierają Wam rodziny, każdy pakować się w 10 minut, na wózce dla miasta, na dworzec i później na syrenę. Ile osób nie puściło? Dzieci, niemowlę, całe rodziny. A żołnierze spotkały różne. Albo w Katyniu kula w głowę, albo mordęga w tajce przy wyrządzaniu lasu. Także to jest 10 lutego, 40 rok. Ale jednocześnie, ponieważ jesteśmy w kościele wszyscy świętym, od zależności świętych, tutaj przed obok tablicy tajemnicy Legoru, tego żołnierzy, jest także tablica smoleńska. Tablica. Dzisiaj jest miesięcznica, to jest drugi miesiąc mija od tragedii smoleńskiej, od śmierci tragicznej Zniszczyka Sił Zbrojnych, od śmierci tragicznej czterech generałów. Chciałabym, żeby było nie zapomniało. Żadnej wojny nie zginęło tylu generałów, ile zginęło 10 kwietnia od smoleńskiej tragedii. Dwa lata temu. Prawie dwa lata. 22 miesiące. Także chciałabym, żebyśmy o tym też dzisiaj pamiętali. I może za tych, którzy ginęli w tajce, na wózku, za tych, którzy ginęli na wschodzie, zginęli teraz, w trakcie jeszcze nie wyjaśnionych dla Pana Sława. Historia, pozytywna historia wyjaśni. Zmówmy jeszcze, wiecie, na początku. Być to zboczymy w dalszym zaśpaniu, świata, gdzie jest na tym, gdzie się wyświetli. Niech odpoczywają,
moje pierwsze wypadanie. Bóg zapłaci. Pani Tereso, Pani ojciec wielką wagę przywiązywał do kontaktów ze swoimi byłymi żołnierzami, oczywiście wtedy, kiedy już mógł. Można powiedzieć, że była to taka druga jego rodzina. Czy Pani jako córka potwierdziłaby ten fakt, czy tam rzeczywiście było? Kontakt z żołnierzami, rozumiem, tak? Oj tak, no ojciec po prostu żył kiedy, czy znał, żył żołnierzami. Można powiedzieć, że żył bardziej żołnierzami, tradycją partyzancką niż no, swoją rodziną. To ja od razu mówię, że to jest taka prawda. Po prostu bez przerwy wyjeżdżał w Kieleckie, bez przerwy no, na spotkania. Zresztą ja sama w tej chwili staram się iść jego śladami, ale nie wyobrażam sobie, żebym mogła jeździć tak jak ojciec często, bo to po prostu no, właściwie 3/4 niedziel powinna się być na Kieleczyźnie. Jest tyle uroczystości, ale piękny. Pamiętam, że bardzo się cieszył, kiedy widział na tych uroczystościach ludzi młodych. Dziś oj, pewnie tak. Też byłby bardzo zadowolony. Oj, tak, tak. Ale wydaje mi się, że tutaj Kieleckie, w ogóle Świętokrzyskie, ja mówię ogólnie o regionie świętokrzyskim, jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o wychowanie takie patriotyczne młodzieży. Ta młodzież jest rzeczywiście wyedukowana, bo nie powiedziałabym tego, bo w większości szkół, na przykład warszawskich, jest inaczej. Ale tutaj tak, o powstaniu warszawskim się właściwie nie mówi. A tutaj jest po prostu rzecz, no tu się żyje się no, tradycją partyzancką, ma się patriotyzm, jakby we krwi, z mocy matki pisane. Czego nie można powiedzieć o całej Polsce. Ale może to się zmienia, bo tak stopniowo budzi się to młode pokolenie. Zobaczymy. Pan generał część życia spędził w Starachowicach, potem często tu bywał. Jak wspominał to miasto, nasze miasto, jego miasto, jako honorowy obywatel? Nie, trudno powiedzieć, czy on tutaj część życia. On rozbijał tutaj, zdobywał no, tutaj organizację. Co pan również zakłada? No tak, ale to jest rok. No to takie są w porównaniu z 90 laty, znaczy latami, które przeżył, no to jeden rok pracy to jest mało, ale na pewno to była kuźnia jego jakby zawodowa.
bo tu jednak był, pracował w tych zbrojeniowych zakładach. To było bardzo ważne doświadczenie, bardzo ważne doświadczenie. Także wydaje mi się, że wspomnieniami, no tutaj mieszkał jego brat. Myśmy odwiedzali właśnie naszego stryja, znaczy ojciec swojego brata. Teraz mieszka dalsza rodzina, to znaczy już któreś pokolenie w Starachowicach. Ale no, Starachowice łączyły się przede wszystkim z rozbiciem więzienia. No z pracą to nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, bo ojciec tak zmieniał później pracę, że... Ale ta młodość na pewno piętno duże odegrał, znaczy no, zostało piętno. Tej pierwszej pracy na pewno, bo to się zawsze pamięta pierwszą pracę. Także tyle mogę powiedzieć. Pani ojciec i jego żołnierze w okresie powojennym, kiedy już było można, upamiętniali właśnie takie akcje jak rozbicie więzienia. Tych miejsc jest w Starachowicach kilka, ale również po jego śmierci, po ich śmierci pojawiają się nowe miejsca przypominające działalność oddziału Szarego. To dobrze chyba tak. Dobrze, że tak powinno być, bo za ojca życia nie wszystko można było i to pokolenie jest już, było zmęczone coraz bardziej. Kiedy mogli robić to po wojnie, to albo siedzieli w więzieniu, albo się ukrywali, albo nic nie mówili, że byli taka. Natomiast potem były niesprzyjające warunki, to znaczy starano się zatrzeć to wszystko, co robiła Armia Krajowa. Znaczy oddziały partyzanckie związane z Armią Krajową, z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, z tymi wszystkimi, które walczyły o wolną Polskę, ale z nadania jakby Londynu. Natomiast gdzie można było? To na przykład w Trawnikach. No tam gdzie, to jest rzecz tak niesamowita, ale te wszystkie pomniki były, te pierwsze pomniki, te pierwsze tablice, to były z ich składek. Oni sami to robili. Oni zbierali kamienie, robili gdzieś pokątnie tablice, stawiali pokątnie, no później to już nie można było tego rozebrać, ale to było bez dotacji, bez żadnej organizacji takiej, bez sponsoringu państwowego. Także to było takie no, prywatne, pospolite ruszenie partyzanckie, byłych partyzantów, ich rodzin. Dziś na szczęście czasy się zmieniły i jest taka możliwość, że kontynuują tą sztafetę pokoleń, pojawiają się ciągle nowe te pomniki, miejsca upamiętniane. A na koniec jeszcze pytam, jak pani ocenia dzisiejszą Starachowicką uroczystość? Ja byłam wzruszona, bo w kościele właściwie no nie religijna prawie uroczystość, ale bardzo patriotyczna. Także to było no, bardzo wzruszające. Zresztą rokrocznie tutaj są jakieś innego rodzaju uroczystości. W zeszłym roku w Domu Kultury, tak? Kultury. Przecież był film o ojcu puszczany, było spotkanie z młodzieżą. A tu jest inaczej, ale myślę, że to bardzo dobrze, że jedna kultura to w postaci tutaj orkiestry wojskowej, to najwyższego lotu orkiestry wojskowej, reprezentacyjnej orkiestry Warszawy, no podniosła uroczystość na pewno. No i piękny zespół portamento, ten wokalny. No i młodzież, która świetnie przygotowała to wszystko, także tutaj to jeszcze trzeba duże szapoba i wielkie dzięki szkole, nauczycielom, którzy przygotowali młodzież i tak bardzo patriotycznie zorganizowali, nauczyli się. Mnie wzruszyła ta przysięga Armii Krajowej, muszę od razu powiedzieć. Także bardzo. Także jestem bardzo wzruszona i dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej upamiętniającej śmierć mojego ojca uroczystości. Także pani dyrektor szkoły, władzą miasta, no, księdzu proboszczowi, wszystkim. No i tym, wykonawca, no absolutnie. No, to jest bardzo wielki dzień. No to bardzo się cieszymy, zapraszamy za rok. Dziękuję.